Jesienny dzień. Myślał o nim później jako o początku swego losu i wydawało mu się niepojęte, że szedł wtedy tak pewnie w jego stronę. Jaka szkoda, że twój ojciec tego nie doczekał. Idziesz na pierwszy wykład. Do widzenia, mamo. Do widzenia. Panie, ja się nie chcę wtrącać, ale niech pan idzie lepiej teraz do domu. Dlaczego wszyscy idą? A chcę iść tam, gdzie oni. No teraz będzie wiec, ale nie dla takich jak pan. Niech pan lepiej stąd. Dobrze, dobrze. Nie wiedział, że w tych dniach gromadziła się nienawiść. Nie czuł jej ciemnego dotknięcia. Przyszedł tu ze swą szkolną wiedzą o ludzkim braterstwie. Nie sądził, że czymkolwiek różni się od innych. Dotychczas nie miał przyjaciela, ale może jeden z nich stanie się nim kiedyś. Wszystko ich łączyło lub powinno ich łączyć. Przeczytane książki, imiona bohaterów, ziemia, na której się urodzili. Czekał na pierwsze słowo, jakim go powitają. Nie wiesz, gdzie twoje miejsce? No wynoś się na lewą stronę. No na co czekasz? No wynoś! Szybciej, szybciej! Czego ty jeszcze szukasz? No ale... Dobra! No ja zrobię stronę! Uwaga! Profesor! Niech pan tędy nie idzie. Niech pan idzie bokiem. Że przeżywamy obecnie historyczną... Ty, Żydzie! Czego tu chcesz? No? Żydowski śpiew! Na kolana! Idź, Żyda! Nie wygłupiajcie się, no. Dosyć. Zostaw to. Zabił go! To on go zabił! Nieprawda! Nie chciałam go zabić!
Cela 25. Słyszysz mnie? Słucham. Kto to? Polityczny. 12 lat. Mów, jaki wyrok i za co? Zabójstwo. 10 lat. Zazdrość? Zemsta? Nie. Rabunek? Nie. Kiedy i gdzie? Tutaj. W Warszawie. Na Politechnice. Zabiłem studenta. Kamieniem. Słyszałem o tobie. Musisz apelować. Słyszysz? Dlaczego? Zabiłem go. Broniłeś się. Byli świadkowie. Nie dopuszczono ich do zeznań. Powiedz, jak to się stało. Nie mogę zrozumieć, że to ja. Otrząśnij się. Ten sam kamień zabiłby ciebie. Morderca zostałby uniewinniony. Potrzebna im była ofiara. Morderca Żyd. Zacznij myśleć. Zamiast kamienia, gdyby miał pod ręką garść piachu. Co mówisz? Nie słyszę ciebie. Usta bliżej krat. Nie wolno ci się poddawać. Słuchaj. Musisz się bronić. Przed czym? Uwaga. Strażnik. Dzień dobry. Nazywam się Józef Malina, a to moje mieszkanie. Stęskniłem się za nim w szpitalu. Wie pan, są gorsze miejsca na świecie. Czy ja wiem zresztą, pan pierwszy raz, prawda? Widział pan, jak się wyplata koszyki? To najlepsze zajęcie. Mało ambitne, ale wolne od rozczarowań. To ten komunista Pankrat. Już się dowiedział, że wróciłem ze szpitala. Chcą go złamać, ale to człowiek żelaza. Tylko ja nie jestem pewien. Czy człowiek musi być żelaza? Tu Pankrat. Słyszysz mnie? Słyszę cię. Jutro wieczorem piekło w celach. Co to znaczy? Zobaczysz. Co mam robić? To co wszyscy. Skąd będę wiedział? Usłyszysz. Liczymy na ciebie. Czekam. Będę czekał. Uwaga! Reflektor!
oprócz matki nie masz nikogo? Nie. Ja mam syna. Zachorował na gruźlicę kości. Tylko w Szwajcarii potrafią to leczyć. Ukradłem tyle, żeby wystarczyło na leczenie. No i wyleczyli. Czuję się w porządku jako ojciec. Trochę mniej jako kasjer. Ostatnim razem matka prosiła mnie, żebym był silny. Zaraz potem kazała mi na siebie uważać. Mój syn jest też jedynakiem. Wiedziałem, że to już dobrze na nas uważają. No! Nie chciałem go zabić. Tchórzu. Pankrat. Pankrat. Muszę ci powiedzieć. Odezwij się. Wiem, dlaczego nic nie mówisz. Słuchaj. Chciałem ci wytłumaczyć. Nie mogłem. Musisz mi wierzyć. Nie jestem tchórzem. Pankrat! Pankrat! Mówią, że będzie wojna. Przeprowadź się, mama nie przyszła. Jest bardzo chora. Jak wrócę, to ja się z nią porachuję. Nie ma czym jej przyprowadzić. Nie wyobrażasz, że jesteś kurczę. Żebyś dobrze wyglądał. Ale okno wypadło. Tylko mi nie dawaj żadnych pieniędzy. Wszystko będzie dobrze. Mnie stąd wypuszczą. Wszystko będzie dobrze. Ale nie, Zosiu, pamiętaj. Ja niedługo stąd wyjdę. Mnie tutaj nic nie jest. Nie brakuje mi niczego. Zosiu, pamiętaj o tym. Na pewno będzie dobrze. Nie ma się czasu, matka. On się nie wychodzi. Pani Malina, już czas. Źle tu panu nie było. Człowiek się przywiązuje. No chodź pan do jasnej cholery, bo pana zamknę na dalsze 3 lata. Co takiego? A, no tak, pan ma rację, człowiek się przywiązuje. Panie Malina, ja nie mam czasu już po 12. No, pani Malina, widziałem matkę. Wychodzę. Czekałem, żeby z tobą się pożegnać. Pani już. Malina! Już idę, już. Zapamiętaj mój adres. Mokotowska. 65, mieszkania 34. Szkoda. Przyjdziesz? Przyjdziesz! Tak.
nie ma nikogo! Tam nie ma nikogo! Klucze! Puść! Pan Krab! Pan Krab! Wyglądała inaczej, niż ją sobie wyobrażał w więziennych dniach, kiedy myślał o niej bez przerwy, co dzień, aż do utraty sił. Powitała go suchym żarem wojny i tłumem wędrujących z podbitych miast. Odnalazł znajome twarze. Twarze z innych celi. Ale człowiek, z którym rozmawiał przez kraty więzienne, podobno został wywieziony nocą. Ten niewidzialny przyjaciel został wtrącony do karceru, wtedy po piekle w celach. Ale po paru dniach zdążył przekazać stamtąd wiadomość, oczyszczającą go z zarzutu tchórzostwa. Wkrótce działa umilkną. Rozlegnie się szczęk porzuconej broni. Z więziennych lat, które minęły, zostaną mu w pamięci twarze i głosy ludzkie, czyś adres, wilgotny chłód wiejący od ścian i stukanie z celi do celi. To wszystko kiedyś jeszcze powróci do niego. Nadejdzie czas, kiedy to, co zapamiętał, stanie się jego jedyną nadzieją. Jest jeszcze dzień. W powietrzu snują się dymy. Klęska dokonała się w pełnym słońcu, ale mrok zwolna zstępuje na ziemię. Każdy odejdzie w swoją stronę, aby odszukać swych bliskich i powiedzieć im: jestem, wróciłem. W środku miasta powstała dzielnica zamknięta, przeznaczona dla ludzi skazanych na śmierć za przestępstwo istnienia. Będą tu rządzić prawa specjalne, a prośby o litość nie zostaną wysłuchane. W tym tłumie gwiazdy na ramionach każdemu wróżą jego przyszłość. Trochę się zmienił od tamtych dni, lecz gdyby zajrzeć w głąb jego myśli, dałoby się w nich wyczytać kilka najprostszych przykazań, jakich w dzieciństwie nauczyła go matka. Jednym z nich był obowiązek grzebania zmarłych.
który muszą wypełnić pozostali przy życiu, aby zachować spokój sumienia. Mamo. 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 Co ci jest? Mamo! Skoczyły po wodę, ona umarła. Jestem jego kuzynem, robiłem co mogłem, no cóż można było więcej poradzić. Thank you.
mi przejść przez mur. Pochowamy się, nic już więcej nie możesz dla niej zrobić. Chodź, prędzej. No chodź. Chodź ze mną! Nie masz tu już nikogo! Nie. Tam też nie mam nikogo. Jest dopiero życie, bracie. No, chodź. Już ja cię tu jakoś urządzę. Gdy całuje piękny jest jak bóg, pręży piersi jak łuk, wiosną da bukiet róż, latem nie. Ach, nie odchodź ode mnie, daj tęsknić nade mnie. Dzieńo, Boże mój! Boże, przyszedłeś! Miśka, zamykamy. Kto to jest? Kto? Ten Żyd. A to taki jeden ze mną przyszedł. Widział was ktoś razem? Nie. Jak mogłeś go tu przyprowadzić? No wiesz, pomógł mi przejść przez mur. Słuchaj, przemocnił gdzieś do jutra. Wykluczone. Tutaj w ogóle takich nie ma. Ja nie wytrzymam z nim nerwowo nawet pół godziny. Nie zostanie tu jeszcze do jutra. Jutro sobie pójdzie, skąd przyszedł. Albo on sobie zaraz stąd pójdzie, albo ty też nie zostaniesz. To nie ja tu. Ona. Ona ciebie nie zna. Spójrz na swoją twarz. Ona mówi, że po tej stronie już nie ma takich jak ty. Co z nim jest? Dotknij go. Nie możesz tu zostać. Powiedz, co mam zrobić? Tam za murem to wiedziałeś, co masz robić. Tam nikt się mnie nie bał. Niech wraca tam, za mur! Sam nie dam rady. Tam na pewno są jakieś przejścia. Dasz sobie radę.
Niech pan sam spojrzy w lustro, to pan zrozumie, dlaczego on może zostać, a pan nie. Ja rozumiem. Niech pan tak na mnie nie patrzy! Niech on tak na mnie nie patrzy! Pozwólcie mi poczekać, aż się ściemni. Nie mam takiej twarzy jak ty. Niech! No idź już, nie widzisz, w jakim ona jest stanie. Poczekaj chwilę. Prędzej, prędzej, bo się spóźnimy. Ta, ty inaczej nie umiesz. Nudny jesteś. Zawsze na ostatnią chwilę. Przestań nudzić. Cicho, ktoś idzie przed nami. Ktoś jest na dachu, panowie. Pieczył się pan. Pańskie zdrowie. Wspaniale. Jest czwarte do drugiego stolika. Zagra pan? No i co? No co, jeszcze pan nie wypił, tak? Kochany, ma pan szalone zaległości. Bardzo pana przepraszam, ale jak się pan tutaj znalazł? Właśnie. Wszedłem na schody i dozorca zatrzasnął bramę. Ach, to tak, naturalnie, naturalnie. I musiał pan setnie zmarznąć. Kto to? Dokąd? Już dawno po godzinie policyjnej. Niech pan zaczeka do rana. Naturalnie. Przecież go na ulicy złapią. Ach, to biedaczy. Musi pan tutaj z nami pozostać. A wie pan co? Ja już od dawna miałam ochotę pana poznać. Oczywiście nie zostanie z nami. No to gramy. Proszę bardzo. Zrobię tutaj może miejsce, postawię to tam. Sprawisz później szybę.
kim ja będę grała? To już niepotrzebne. No to ja w takim razie rozdam karty. Tak. Proszę bardzo. A wie pan, zabiorę pana na leśniczówkę i od razu nabierze pan kolorów. Bo w tej sytuacji to tylko powietrze. Wie pan, przed paru laty przyjechał do mnie chory człowiek, ale las... Dobra, dobra. No i zostaw go jej. Aha, no to przepraszam. Teraz my, no, Baneczku, uciekaj. Dobra, 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 pozwolisz, że tym razem to ja, bo najpierw będzie smak życia. A potem już reszta. No tak. Gdy mówisz, kochasz mnie, te słowa są jak opium. Odurzasz mnie w tym dziwnym śnie, słowami wonnymi jak opium. Nie, no mój złoty, jak będziesz fałszywał, to nie będę śpiewała. No to i gra, drogę ma. Proszę, kto daje? Proszę. No tak, drogę ma. O, front zamarł zupełnie, a śnieg nie tak. Wszystko wezmę cię do grobu ze sobą. Pa. Do widzenia, pa. Przeziębisz się. No, ale gra już skończona jest. No już od razu. Ale żeby nie te pici, to długo nie wyszedł. Wstawaj. Proszę. O, nie, co wstawaj, chodź już do domu. Nie będziesz trwał, wstawaj, rozumiesz? Kochanie, masz kapelusz? Mam kapelusz. No, 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 no. Dziękuję bardzo. Przepraszam. No, kochanie, pożegnaj się. Bardzo sympatycznie. No chodź, kochanie. Kto pana do mnie przysłał? Nie rozumiem. No przecież ktoś pana musiał do mnie przysłać. Powiedziałem już, że to przypadek. Myśli pani, że przyszedłem tu szukać pomocy? Nie wyjdzie pan stąd. Przecież jest jasno. Musi pan zaczekać do zmierzchu. No czemu pan tam stoi? Niech pan niczego nie obawia. Może pan spokojnie u mnie zostać. Ja gości przyjmuję tylko w nocy. Ukrywał się pan po tej stronie? Nie. Cały czas byłem tam. Ma pan rodzinę? Nie. Niech mi pan powie, czy tam jest rzeczywiście tak strasznie? Nie wiem. Tu wszystko jest białe, tam wszystko jest czarne. Domy, ulice i my, Żydzi. Chciałem tam zostać i miałem rację. Nie rozumiem. Kto nie jest Żydem, nie może tego zrozumieć. No, są wyjątki. Ludzie po tej i po tamtej stronie są tacy sami. Panu się wydaje, że tutaj wszystko jest białe, ponieważ pan nas nie zna. Ten pan, który pana poił wódką, uciekł cudem z gestapo. A tamten jest profesorem uniwersytetu, pracuje teraz na kolei jako ślusarz. A pan co tam robił? Zbierałem trupy z ulicy. I pan chce tam wrócić?
Tak. Czeka tam ktoś na pana? Nie, nikt. Więc po co? Niech pani na mnie spojrzy. Jestem jednym z nich i muszę dzielić ich los. Zbierać trupy. To nie do wiary. Zbierać trupy. Dlaczego się pan okłamuje? Przecież nikt nie jest skazany na piekło za życia. Nikt nie powinien tam wracać. Od początku nikt nie powinien był tam iść dobrowolnie. Nikt nie szedł tam dobrowolnie. Nie mieliśmy wyboru. Ale teraz ma pan wybór. Czy gdyby pan uciekł z Oświęcimia, przyszedł pan do głowy tam wracać? Za murami żyją tysiące ludzi. Nie mam prawa sam się ratować. Wszyscy są skazani, muszę być z nimi do końca. To fałszywa solidarność. Oświadczam panu. Nie ma takiej rzeczy na świecie, która by była warta ludzkiego życia. Nieprawda! Żydzi tak nie myślą. Żydzi. 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 Ja też jestem Żydówką. Nawet pan nie poznał. Widzenia. A co pan zrobi, jeżeli się panu nie uda przejść przez mur? Proszę się nie obawiać, jakoś sobie dam radę. Ma pan tutaj kogoś po tej stronie? Tak. Powinien pan być ostrożny. Czy to daleko stąd? Trzeci dom od placu Zbawiciela, na Mokotowskiej. Kto to taki? Kasjer bankowy. Siedziałem z nim w więzieniu. Przed wojną. Pani idzie. Czemu pani płacze? Ja nie mogę dłużej. Nie mogę dłużej tego domu, tych ludzi. Ja się boję. Przychodzą prawie codziennie. Zapraszam ich umyślnie, bo boję się sama. Oni nie wiedzą. Nie powinni wiedzieć. Ale kiedyś to się skończy. Któregoś dnia się dowiedzą. Codziennie wpatruję się w ich twarze. Czy to już dziś? Czekam na ich wyrok. Pan wie, co to znaczy uciec z getta, ale ja tam, ja stamtąd uciekam codziennie. Już nie mogę. Ja się boję. Błagam pana, niech pan nie idzie. Niech pan zostanie. Pana nie muszę się bać. Czy tam wszystkich tak znaczą? Tylko tych, którzy pracują. Czasami wychodzą za mury pod konwojem. Gdyby ktoś chciał uciec, łatwiej celować w plecy. Która godzina? Nie wiem. To nieważne. Teraz będziemy mieli dużo czasu dla siebie. Jeżeli tylko będziemy chcieli. To nie zależy od nas. Od nas.
Od razu, kiedy ciebie zobaczyłam, zrozumiałam, że stało się coś bardzo ważnego. Nikt nie ma takiego szczęścia jak ja. Spadłeś mi z nieba. Nie mogę ciebie stracić. Dobrze mi z tobą. I z tym właśnie najtrudniej mi się pogodzić. Kiedy odejdę... To się nie stanie. Ze mną będziesz bezpieczny. Zobaczysz, co zrobię. Ludzie, którzy byli u ciebie, widzieli mnie. To już jest powód, żebym nie mógł tu zostać. To są uczciwi ludzie. Uczciwi ludzie rozmawiają z innymi o cudzych sprawach. Teraz jest mi trudniej odejść niż wczoraj. Jutro będzie trudniej niż dziś. Potem znienawidzisz mnie. Nie rozumiesz? Nie, nie rozumiem. Moje miejsce jest tam. Gdybyś tam była choć jeden raz, widzisz, to nie tylko mury nas dzieliły. To nieprawda. Sam nie wierzysz w to, co mówisz. Popatrz, nic nas nie dzieli. A ja ciebie kocham. Nie możesz mnie kochać. Powinienem tam wrócić. Nie, ty tam już nie wrócisz. Boisz się. Może jeszcze nawet nie wiesz o tym, ale wczoraj, kiedy chciałeś ode mnie odejść, widziałam to w twoich oczach. Co ty robisz? Jak ci się podobam? Co to znaczy? Twój anioł stróż musi mieć bardzo jasne włosy. A te walizki? Wyjeżdżamy jutro. Nie rozumiem. Dokąd? Na wieś. Nie pytaj o nic, zobaczysz, że będzie wspaniale. Co tak stoisz? Boże, jaki śmieszny. No powiedz, że coś... Nigdzie nie pojedziemy. O, to ty mnie jeszcze nie znasz. Zawsze robiłam rzeczy niemożliwe. Takie, w które nikt nie wierzył. I dzięki temu wygrywałam. Będziemy razem, rozumiesz? Będziemy razem. Razem możemy być tylko tam. Tu żyć razem giną, ratować się mogą tylko oddzielnie. Powiedziałam ci już, nie wierzysz sam w to, co mówisz. Lepiej, żebyśmy tego tematu nie poruszali. Będzie lepiej dla nas obojga. Nie potrafię. Owszem, możesz. Jeżeli kiedykolwiek chcesz wrócić do normalnego życia, to musisz zapomnieć o tamtym. Ja również nie po to uciekałam od myśli o getcie, żebym teraz miała przeżywać je razem z tobą. Nie wyjadę. Rzeczywiście. Od dziś twoje losy są w moim ręku. Czy nie rozumiesz, że chcę cię uratować? Przed czym? Przed Niemcami, przed Żydami, przed tobą, przed wojną, przed wszystkim. Nie myśl, że się poświęcam. Chcę cię po prostu mieć dla siebie. Muszę wyjść na miasto. Wrócę wieczorem. Nie otwieraj nikomu. Thank you.
wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Dziękuję Boże, dziękuję za ojczyznę miłą. Dobrym bratem, dobrym bycie wspieraj jej siłę z mą siłą. Dom nasz na jedno stało i wszystkie wioski z wiastami. A słowo ciałem się stało. Gdzie chcesz iść? Do getta. Tędy nie przejdziesz, chodź zaprowadzimy cię. Rodzi matro kleje, pan niebiosł obnażony. Powiększenie dla ciebie. Przejdziesz pan przez tę bramę. Sam pan trafisz. My dalej nie idziemy. Cześć. Dziękuję. Cicho. Nie płacz. Czego pan tu szuka? Szukam przejścia. Przecież pan wiedzie, kim jestem. Zejdź po dziecko. Ja tu nie mogę zostać. Dam kurtkę. Jeden chłopak przekracie stamtąd. Żaden nie chciał wracać za mur. Nie płacz, kochany. Mówili, tyle nas zostanie, co wy się zlitujecie. Jak pan myśli? Że wszyscy wyginęli. Jeżeli kto głowę wyniesie, tylko jeden z takich, co nie chcieli wracać. Nie mam nikogo. Zawsze ma się kogoś na świecie, tylko nie zawsze człowiek o tym wie. Czasem inni ludzie przeszkodzą, albo trafi się na złą godzinę. To prawda. Wypuść mnie. Nie mogę, po godzinie policyjnej. A co się to obchodzi, to niedaleko stąd, tylko na Mokotowską. Uwaga, Niemcy. Mieszka pan Malina? Tak, poszedł do piwnicy. Panie Malina. Kto to? Jakiś pan do wujka. Ach, to ty. Chodź. Nazywa się Atos. Syn mój przywiódł go ze sobą ze Szwajcarii przed samą wojną. Siadaj. Zdejm kurtkę, tu ciepło. Kazia! Moja siostrzenica, weź rzeczy. Z Kazią mieszkamy teraz we dwoje. Widzisz, jak to się w życiu składa? Obiecywaliśmy sobie, że się spotkamy na wolności. No i proszę, siedzisz u mnie w kuchni i obaj jesteśmy wolni. Ale najlepsze dni przeżyłem chyba w celi. Zupełny spokój. Wyplatanie koszyków to jedyna rzecz, która mi naprawdę odpowiada. Proszę tylko nic nie pytać o syna. Ja potem to wszystko wytłumaczę.
Syna mi zabili. Umarł w obozie. Jak myślisz, czy za pieniądze, które dla niego ukradłem, opłaciło mu się trochę dłużej żyć, żeby tak strasznie umierać? To wielkie nieszczęście. Tak, nieszczęście. Przepraszam, że nie pytałem o twoje sprawy. Moje sprawy to są żydowskie sprawy. Cieszę się, żeś przyszedł. Niech mi pan poradzi, co robić. Ja już nie mam gdzie iść. Zostać tutaj. Już jest po godzinie policyjnej. Przyszedłeś akurat na wilię. Zostaniesz jak długo zechcesz. Jak długo potrafisz. Na, das will ich auch. Ist denn hier nicht 63? Ja, siehst du nicht, dass hier 65 ist? Zatza, da hab ich mal gehört. Das ist ja auch dunkel wie im Affenstall hier. Aus der Heide mit ein kleines Leben. Du singst da wieder wie ein besoffener Stint hier und um. Und das alles. Otwórz. Wujek nie pozwala mi otwierać, kiedy go nie ma w domu. Otwórz. Czeka pan na kogoś? Otwórz. Dzień dobry. To tutaj mieszka pani Jabłonowska, prawda? Nie. A nie wie pani gdzie? Nie, nie umiem pani powiedzieć. Doprawdy, nikt mi... To ta Krawcowa.
Ogromnie mi zależy, żeby ją znaleźć. Nie, nie, ja nie wiem. Ach, nie wie pani, to szkoda. Jeszcze raz bardzo przepraszam. Do zobaczenia. To ta kobieta, na którą pan czekał? No, chodź, chodź. W domu jesteś, piesek, w domu. No, co się stało? Widziała mnie. Muszę odejść. Spokojnie, spokojnie. Zaraz, kto cię widział? Nie wiem. Muszę odejść. Przed chwilą stąd wyszła. No to co z tego, że widziała? No to widziała. Nie uprzedzajmy wypadków. Ludzie nie są nigdy zbyt źli, ani zbyt dobrzy. A może ona okaże się lepsza, niż myślimy. Nigdzie nie pójdziesz. Wszędzie będziesz na to samo narażony. Chodzi o was. Wszystko przeze mnie, to wszystko przeze mnie. Kasia, bez histerii. Spokojnie, spokojnie. Zastanówmy się przez chwilę. Zaraz, zaraz. Dobrze. Przeczekasz parę dni w piwnicy. Kasia, daj klucze. Klucze od piwnicy i świece. Zobaczysz, sam się przekonasz. Wrócisz tu za parę dni. Przestań płakać. Chodź, chodź, chodź. Czy zastałam pana Maliny? Nie. A kiedy będzie? Nie wiem. To może pani mi powie. Co? Nie. Wolę zaczekać. Wujek już dzisiaj nie wróci. Szuka pani kogoś? Gdzie on jest? Wujek? Nie. Pani mi nie ufa. Ja wiem, że on tu jest. Ja w ogóle nie wiem, o kim pani myśli. Pani się mnie boi. Błagam panią, niech mi pani zaufa. Wczoraj przyszedł do was mężczyzna, młody, prawie chłopiec. On siedział z pani wujkiem w więzieniu przed wojną. Ma ciemne włosy, jest taki... A tak, byli wczoraj jacyś znajomi u wujka, jeden nawet dosyć młody. Co się z nim stało? Zaraz poszedł. Pani go widziała? Tak. Średniego wzrostu, szczupły, ciemne oczy. Żyd? Żyd? Nie, proszę pani. Przecież Żydów nie wolno wpuszczać do domu. Dlaczego pani mi nie wierzy? Zresztą jakby tutaj doszedł. Ach, pani mi nie wierzy. Może chce pani sprawdzić. O. Wyszedł wczoraj ode mnie. Sam? Sam. I tak go pani puściła? No, teraz to już go pani może szukać tylko na gestapo.
Nie zaczeka pani na wujka? Później będziesz mógł je odsunąć. Przyjdę jutro. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Ich bin Jüdin. Was bitte? Ich bin Jüdin. Ja wam tu dam, uciekajcie zaraz. No i co? Nie ma. Przeszukałem całe mieszkanie, ani śladu życia. Znowu dałeś się nabrać? Zaglądałem pod łóżko, do łóżka. Pod łóżko, łóżko to twoja specjalność. Do szafy zaglądałem. Nikt dziś za darmo Żydów nie trzyma. Grubą forsę się za to bierze. Dałem mu dzieci? Pomocy, co miałem dzieci? Zrobić? Dzieci, gdzie tu jest piwnica pana Maliny? Tu tak. A ta, chodź. No zobacz. No, no nie ma, no nie ma, no. Halo, ja jestem tam to? No, nie ma, bo ciemno, no. Nie widać. Nie ma nikogo, koniec, chodź. O idiota, jesteś nie żaden koniec, tylko za jakiś czas tu wrócimy. Uspokój nie wolno się zniechęcać. On tu gdzieś musi być. Proszę pani, to nie ta piwnica, tylko ta. Oni znowu tu byli? O kim mówisz? A ten szantażysta. Tak, tak, był, był. Ale już więcej nie przyjdzie. Przegoniłem go. A, poślizgnąłem się na schodach. Panie Malina, ja nie powinienem tu dłużej zostać. Ja nie mogę. Spokojnie, spokojnie. Co się z tobą dzieje? Niech mi pan pozwoli stąd odejść. Dokąd? Ja nie mogę dłużej żyć w piwnicy. Zresztą narażam was tylko. Powinienem wrócić do getta. Zostać tam z nimi do końca. Pan tego nie rozumie? Jestem jednym z nich. Słuchaj, mój drogi, musisz tu zostać. Musisz. Nigdy się nie zgodzę, żeby byle kanalia decydowała o twoim życiu albo śmierci. Zresztą nie mówmy o tym więcej. Ja wszystko przemyślałem. Pan sam powinien mi kazać stąd iść. Wiem, że nie za każdą cenę
Człowiek powinien ratować swe życie. O jakiej cenie mówisz? Wojna się skończy i rację będziemy wówczas mieli my, ty, ja. Niech pan zostawi drzwi otwarte. Chcesz iść, to idź, idź. Proszę, złapią cię od razu. Co będzie ze mną? Z Kasią. Ja się bardzo ucieszyłam, jakżeś... Jak pan do nas przyszedł. Przecież ja też nigdzie nie wychodzę z domu. Wujek mi nie pozwala przychodzić nawet tu. O, ukradłam klucz. Na podwórku też się nic nie dzieje. Raz tylko byli tacy akrobaci i kobieta, co połykała ogień. To bardzo ładne. Niedługo wróci pan na górę. Nikt się już nie będzie o pana pytał. Nie jesteś już na mnie zły. A ciebie? Za co? Wiesz? Chciałbym chodzić ulicami. Żeby nikt nie przystawał na mój widok. Żeby nikt się za mną nie oglądał. Po prostu będę szedł ulicą. Do kogo? Nie wiem. Wszystko jedno. Chciałabym, żebyś zawsze mówił mi prawdę. Dziecinna jesteś. Tak myślisz? Muszę tu trochę posprzątać. Nie trzeba. I tak się to nic nie zmieni. Och. Mam teraz... obowiązki wobec ciebie, odkąd pokierowałam twoim losem. Więc ty też. To dziwne. Wszyscy kierują moim losem. Wszyscy. Prócz mnie. Nie można. Przestań. To nie ma sensu. Zostawię ci świecę. Będziesz mógł czytać w nocy. Tylko musisz przedtem zasłonić okno. Po co? Nie chcę czytać. Za długo jesteś sam. Tak jest najlepiej. Ja już to wiem. Przemyślałem to sobie. Słuchaj, niedługo cię stąd zabiorę, na górę. Nie, nie, nie. Pan mnie stąd nie zabierze. Oni znowu tu byli? Kto? Kiedy? Onegdaj. Nie pamiętam. Czas mi się myli. Już wiosna. Prawda. Koty uganiają się nocami. Miauczą. Niech pan puści. Nie. Czytałem komunikat z frontu. Są dobre wiadomości. Wie pan? Ciągle mi się coś śni. I nikt ode mnie nic nie chce.
Nic. Aż trudno uwierzyć. Nigdzie nie było mi tak dobrze. Ani w więzieniu, ani w getcie. Nie trzeba już zamykać drzwi. Ja i tak stąd nie wyjdę. Nawet jak wojna się skończy. Nawet jak wojna się skończy. Wszyscy mieli wtedy kwiaty w ręku, bo to się nazywa święto róży. Matka miała długie, wiszące kolczyki i złotą broszkę. No i co? Opowiadaj dalej. Na stole stały świece. Wracał ojciec. Siadaliśmy do stołu. Wszyscy byli dla siebie dobrzy. Matka powtarzała: Leben und Leben lassen. Co to znaczy? Nie zabijać. Żyć i pozwolić żyć innym. To żydowski prorok tak powiedział. Poeta. Był Żydem, ale pisał po niemiecku. Opowiedz jeszcze raz. Dawniej o tym nie myślałem. Dopiero odkąd zaczęli przychodzić. Przychodzą do ciebie? Widzisz ich? Wszystkich. Oh, to musi być piękne. Ja od razu wiedziałam, jak tylko do nas przyszedłeś, że ty jesteś inny. Często do ciebie przychodzą? Jak tylko zostaję sam. Rozmawiasz z nimi? Czy na dworze jest już zielono? Zupełna wiosna. Nie czujesz tego? Mnie też się śni co noc. Wiesz kto? Widzę cię zupełnie wyraźnie, rozmawiasz ze mną. Dziś w nocy powiedziałeś mi... Czy ja mogę w to wierzyć? No. Dlaczego nie pytasz, co mi powiedziałeś? Nigdy ci nie uczyłam nienawiści. Pamiętaj, cierpienia nasze trwają już przeszło 5000 lat. Musisz być silny jak Samson. Mamo, czy jest jeszcze we mnie jakaś siła? Samson gołymi rękami rozszarpał lwa. Powiedz. Nie mam nikogo. Jestem sam. Czy to może być moją siłą? Twoją siłą jest strach. Chcesz żyć.
Ja to dobrze rozumiem. Jesteś taki sam jak i ja. Chociaż mną gardzisz. I twoją słabością jest strach, boisz się umierać. Nie. Nie chcę umierać tylko za to, że mam taką twarz. Odejdź! Jesteś jednym z tych, których zbierałem na ulicy. Znalazłem cię na chodniku. Opuściłem was. Jest cena życia i jest cena śmierci. Pamiętasz o tym? Wiedli go związanego łańcuchami, a zamknąwszy w ciemnicy. I już włosy jego poczynały odrastać. A on wezwawszy Pana, rzekł: Panie Boże, wspomnij na mnie, a przywróć mi teraz pierwszą moc. Słuchaj. Czy już mnie oślepili? Ostrożnie, ostrożnie, powoli! Zaraz będzie to się stało. Gdzie to się stało? Ciężarówka niemiecka, ją zasłonił, dostał samą w krocie. Dobry, ale życie marne. Zresztą zawsze mówiłem, kto raz siedział w więzieniu, tego i ostrożnie nie znajdzie. Umarł bez księdza. A może on nie, 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 do domu. Nie, nic, śpi. Nic się nie stało. Getto się pali. Już od rana, proszę pani, strzelają. Jak? Do kościoła. Gdzie? Te wybuchy. Nie, to nie w mieście. Patrz, przyniosłam ci ciastko, masz. Ja też przed chwilą jadłam takie samo. No co? Nie masz ochoty? Och, to na pewno front się zbliża. Wiesz, musimy być teraz bardzo ostrożni. Ja zasłonię okno.
Dlaczego pan Melino już nie przychodzi do mnie? Wujek wyjechał na parę dni. Zabieram cię dziś na górę. Już nie zostaniesz tu dłużej. Słyszysz? Wyjdziesz stąd. Na górę. Do mieszkania. Już wszystko przygotowałam, przestawiłam meble. Zobaczysz, jak tam teraz jest ładnie. Będziemy razem. No. Dlaczego się nie cieszysz? Pójdę na górę? Ale jeszcze nie teraz, wiesz? Dopiero jak się ściemni. Na górę? Mhm. Gdzie jest pan Malina? Chciałem go pożegnać. Zabieram cię na górę, no. Do mieszkania. A oni? Och, oni już tutaj nie przyjdą. Już wiedzą, że wujek... Nie bój się. Muszę do nich wrócić. Muszę być z nimi. Muszę wrócić. Tak. Do getta. Do getta? Getta już nie ma. Tam już w ogóle nic nie ma. Przecież powstanie dawno się skończyło. Nie mieli więcej amunicji. Niemcy spalili ostatnie domy. Nikt nie ocalał. Nieprawda. Kłamiesz. Nie kłamie. Chodziłam tam codziennie, widziałam wszystko. Bronili się, Niemcy byli silniejsi. Tam już nikogo nie ma, rozumiesz? Mają rozbierać mury. Thank you.
Zuch z pana. No, masz forsę? Dawaj, dawaj. Masz, masz. No. Co, wolisz Niemców? Ty trupie, no co, nie chcesz? Dobrze, idziemy, no zastanów się, wolisz Niemców, ty. O. Czego on chce od tego faceta? Łapacz, złapał Żyda i chce z niego zadrzeć skórę. Gość nawet nie gdaknie. Dawaj świętego, wiem, że masz kogoś w pobliżu. No co, myślisz, że mu jest dobrze? Co, ty, puść! Co to jest? Siedziałem z nim przed wojną w więzieniu. Znalazłem go na ulicy. Jakiś facet go zmasakrował. No nie mogłem go tak zostawić samego. Dajcie znać na dłużej, schodzę. Co się stało? Jest profesor na dole? Jest na dole. Głupi, czego przede mną uciekałeś? Profesorze? Co się stało? Przywiozłem tu jednego człowieka pobitego, leży tam na górze. Dobrze, dobrze. Żyda przywiozłem. Dobrze, już idę. No tak. A gdzie byłeś przedtem? Tutaj ci nic nie grozi. Tutaj jesteś bezpieczny. Słyszysz mnie? Odpowiedz. Tutaj ci nic nie grozi. Rozumiesz? Pić. Podnieś się. Podnieś się, słyszysz? Chcę ci pomóc. Ukrywałeś się po tej stronie? Tam nikt nie ocalał. Wszystko zniszczone. Nie wiedziałem. Byłem ślepy. Nie wolno.
Słyszysz, nie wolno. Zacznij myśleć. Tylko na człowieka mogą spaść takie ciosy. Ale tylko człowiek potrafi się spod nich dźwignąć. Musisz znaleźć na to siły. Jesteś człowiekiem. A ty, kim jesteś? O, dziękuję. Ja to zrobię sam. To będzie trochę boleć. Profesorze. Tak? Na nas już czas. Gotowe? Tak, jest gotowe. Dobrze, resztę zabiorę sam. Powiedzcie, że się spóźnię. Dobrze? Chcesz zakryć mi twarz? I tak. Nie. Każdy ją rozpozna. Ja nie chcę zakrywać ci twarzy. Chcę tylko opatrzeć ci ranę. Każdy pozna, kim jestem. To też dawno nie ma znaczenia, jaką kto ma twarz. Jeżeli tu wejdą, każdy, kogo spotkają, musi zginąć. Bez względu na to, kim jest. Mówisz prawdę? No spójrz. Żaden z tych, których tu widzisz, nie chce umierać. Ale nikt z nas nie zginie za darmo. Widzisz? To jest cena naszego życia i cena naszej śmierci. Teraz mi wierzysz? Słuchaj, no. Ty zostaniesz z nim. Ja przed nocą jeszcze tutaj wrócę. Dobra. Zostaniesz z nami teraz. Kto to był? Kto? Ten, co rozmawiał ze mną. Pankrat? Pankrat, nie widziałeś o tym? Leute, Vulkanisieranstalt! Leute, ihr könnt den Kahn reparieren! Na los, wunderbar, alles dran! Bicke. Sehen, was hier los ist! Mal sehen, was wir finden! Das Ding ist verhammelt, verdammt! Haut sie ein, die Tür! Komm, alle ran, mal ran! Nee, kommt her, da hinten, alle Mann! Alles ran, so Hilfe hier! Leg mal rein, das Ding, mal ein, Rettermann! Ja. Los, schnell! Alles ran hier mit euch! Los, normal, hau und ran! Das muss schneller gehen hier! Leg mal rein! Ach, Mensch! Los. Noch nicht fertig! Schneller! Los, jetzt kommt auch noch ran! Hier, Leute! Hier ist ein Kanickel!
Zatrzymaj ich. Ten chłopak ostrzeże swoich towarzyszy. Człowiek, który opatrzył bandażem twoją ranę, nie powinien tu teraz wrócić. Zatrzymaj ich. Będzie to chwila twojej siły. Będzie to chwila ocalenia. Wstrząśniesz kolumnami. Powalisz na kolana swoich prześladowców. Za śmierć niewinnych. Za wszystko zło, jakiego doznałeś. Wstrząśnij kolumnami. Już czas. Kommunistenpakt. Aufsitzen!